Yerba mate, Ilex paraguariensis, czyli ostrokrzew paragwajski. Wiecznie zielona roślina, krzew dorastający do 15 metrów wysokości, a który odpowiednio wysuszony, pocięty, czyli liście i gałązki, zalany wodą w granicach 70-80 stopni Celsjusza, bądź zimną wodą w granicach 0-3 stopnie, stanowi niesamowity napój, którym raczy się kilka milionów ludzi Ameryki Południowej. Napój, który zdecydowanie zastępuje kawę. Co więcej, jest napitkiem, który przewyższa kawę w moim odczuciu, jeżeli chodzi o walory smakowe. Akurat lubię gorzkie rzeczy i jestem w stanie smakować różne odcienie goryczy, goryczkowatości. A co najważniejsze, ostrokrzew, yerba niesamowicie pobudza. Mnie kawa pobudza tylko wtedy, kiedy walnę małe espresso. Raz, to jest taki szybki shot i powiedzmy pół godzinki jestem trochę pobudzony, coś tam ewentualnie mogę podziałać. A później zazwyczaj po kawie to mam większą zmułę niż przed jej wypiciem. Natomiast jeżeli chodzi o yerbę, to już po pierwszych kilku łykach raz, że doznaję sporą dawkę goryczy. Wiadomo, smak gorzki od razu gdzieś tak jakby powoduje otrzeźwienie. I później stopniowo ta energia, ta kofeina w niej zawarta uwalnia się stopniowo i bardzo, bardzo fajnie, korzystnie wpływa. Stymuluje wręcz metabolizm, powoduje, że krew jest lepiej dotleniona, szybciej krąży. Dzięki temu to pobudzenie jest bardziej efektywne. Nie tylko efektowne, ale przede wszystkim właśnie efektywne. I nie utrzymuje się pół godziny, a trwa. Poza tym jakby sam klimat picia yerby jest bardzo ciekawy, przyjemny, ponieważ raz zasypany susz można zalać kilka razy, 5-7, a tak naprawdę do znudzenia, kiedy już nam się smak, że tak powiem, skończy. I tak naprawdę można sobie siorbać, yerbać przez pół dnia. Jest to też bardzo towarzyski napój. Fajnie jest wsiąść dwójkę, trójkę, czwórkę, bo jest to część tradycji właśnie Ameryki Południowej. Bardzo pięknej zresztą i myślę wartej również zaszczepienia w naszej szerokości geograficznej. Co więcej, yerba to nie tylko pobudzenie, to nie tylko aspekt społeczny, ale również mnóstwo właściwości prozdrowotnych. Poza tym, jeżeli masz problemy z wypróżnianiem, to gwarantuję Ci, że yerba sprawi, że te problemy znikną. W moim świecie yerba pełni doskonałą rolę izotonika, naturalnego, bez cukrów, bez jakichś konserwantów. Po prostu zaparzam ją nieco inaczej niż po prostu w materku. Wsypuję ją do zaparzacza, odpowiednią ilość i albo ją maceruje, czyli wtedy po prostu zimna woda, kostki lodu i trochę dłużej to trwa, albo wodą w granicach 70-80 stopni, parzę, wiesz, przeciskam, odlewam sobie to, co mi zostaje, gdzieś te fusy zostają na dnie, ja sobie po prostu biorę płyn, wlewam do bidonów i ruszam na trening. Yerba świetnie działa, pobudza, ale tak jak wcześniej mówiłem, to pobudzanie jest bardziej efektywne, poza tym dostarcza również cennych witamin, składników mikro i makro mojemu organizmowi, który wiadomo podczas długotrwałego wysiłku biegowego jest narażony na braki tychże związków. Dlatego bardzo polecam, gorąco zachęcam do spożywania yerba mate. Nie musi to być takie nie wiadomo jakie cudowne naczynko, dobrze może być to kubek, wsypać suszu, nawet kupić jakąś najprostszą bombiję i próbować. Jeżeli to Wam nie pasuje, tak jak mówiłem, można użyć jakiegokolwiek zaparzacza i w ten sposób raczyć się yerbą. Co ważne, yerba również ładnie ogranicza czy też zbija zły cholesterol i to akurat testowałem nawet na moim tacie, który miał z tym problem, pił regularnie i ten cholesterol fajnie mu, że tak powiem, się dzięki yerbie normował. Co jeszcze bardzo ważne, yerba świetnie wpływa na porost włosów. Są mocne, silne i rosną bujniej niż bez yerby.